dar Bożego Narodzenia. Gdy zbliżają się dni świąt, to śpiewają wszyscy w krąg, radosne nutki dźwięczą w nas, Pana już powitać czas. Wygląda pięknie, prawda, Floretko? Udały mi się te zielone girlandy. Są bardzo ładne. Mnie też się podobają. Skąd się wzięła ta jagoda? Ojej! Floretko, co robisz? Zawieszasz girlandy? Już wiem, przystrajasz kościół na Boże Narodzenie. Te święta to najwspanialszy czas w roku. Takie święta najlepiej jest spędzić z przyjaciółmi, siostrą Myszko. A skoro już o nich mówimy, to gdzie się podziewają? Chcę was wszystkich zaprosić do kościoła na niecodzienną uroczystość. Dziś wieczorem. Lecę ich poszukać. Dziękuję, Floretko. Lubię jeść słodziutki miód. Leopoldzie, znowu się obiadasz zamiast pomagać. Ja tylko sprawdzałem, czy jest dość słodki. Teraz pójdę na jagody. Dziękuję, że podzieliłyście się ze mną woskiem i miodem. Nie jest tego za wiele. Ale tyle mogłyśmy ci dać. Au, 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 au. A co ty wyprawiasz, Teofilu? Razem z wiewiórkami schowaliśmy tu zapas orzechów na zimę. Właśnie, próbuję wytrząsnąć ich trochę z tej dziupli. Ja ci pomogę, uwaga, 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 z drogi! Jesteś pewien, że tam są jakieś orzechy? Tak, Polikarpie, może ty spróbujesz? Chętnie! Myślę, że już wystarczy, Polikarpie. Mam owoce południowe. Uwaga, widzę! Brawo, trafiłaś! A gdzie Teofil? Witajcie, przyjaciele. Co robicie? My... Co my robimy, Polikarpie? My pakujemy prezenty do moich nosideł. Prezenty? A dla kogo? To prezenty niespodzianki dla Franciszka. To gwiazdkowe prezenty. Och, już nadchodzi Boże Narodzenie? Franciszek przyozdobił cały kościół pięknymi girlandami. Jedźmy tam. Szybciej, Polikarpie, szybciej! Wolniej, Polikarpie, wolniej! Zatrzymaj się! Musiałeś się tak gwałtownie zatrzymać? Co to? Gdy zbliżają się dni świąt, serca nam z radości drżą. Narodził się nam Boży Syn, wielki dzień, świętujmy z Nim. Gdy świąteczne przyjdą dni, u kościoła stańmy drzwi, bo wiemy, że w tym pięknym dniu Jezus nasz jest z nami tu. O, dzień dobry, przyjaciele. Dzień dobry, Franciszku. Proszę, wejdźcie, zapraszam. Coś takiego. Twój habit jest cały w dziurach, Franciszku. Podarł mi się już dawno, przy budowie kościoła.
Nie masz drugiego na zmianę? Nie, Ludwiczko. Wystarczy mi ten, który mam. Franciszku, opowiesz nam o świętach? I o tych obrazach też. To dekoracja. Z obrazami nasz kościół wygląda jeszcze ładniej. A ja będę dziś wieczorem świętował wyjątkowe urodziny. Urodziny, ojej, uwielbiam urodziny. A czyje to są urodziny, Franciszku? Właśnie, czyje? Może twoje? Nie, to nie moje urodziny, Ambroży. Będziemy świętować narodziny Jezusa. A kto to jest? Jezus jest jedynym synem Boga, który zstąpił na ziemię wiele, wiele lat temu. Jego urodziny to Boże Narodzenie. O, jak ja lubię przygotowania do Bożego Narodzenia! To jest najszczęśliwszy czas w roku! To są urodzinowe świeczki dla Jezusa, Franciszku? Zgadłeś, Leopoldzie. Każda świeca znaczy co innego. Ta przypomina nam o Betlejem, bo tam urodził się Jezus. Znam historię Bożego Narodzenia. Na tym obrazie jest Maryja, matka Jezusa i jej mąż Józef. Maryja jedzie na osiołku takim jak ja. Oni byli w długiej podróży do maleńkiego miasteczka Betlejem. Tam właśnie narodził się Jezus. Czemu to dziecko leży w oborze z krowami? W miasteczku było tylu przyjezdnych, że nie mieli gdzie się zatrzymać. Pewnie było im zimno. Gdzie znaleźli schronienie? Maryja i Józef zatrzymali się w stajence. Tam narodziło się dzieciątko, a jego matka ułożyła go w żłóbku na sianie, jak w łóżeczku. Ja znam ładną piosenkę o Jezusie w żłóbku, Franciszku. O, to zaśpiewa ją nam. Ubogie stajence, choć chłodne są dni. Pan Jezus maleńki na sianku już śpi. Jest bardzo piękna piosenka, Floretko. A o czym przypomina ta świeca, Franciszku? To świeca pasterzy, Ludwiczko. Oni pierwsi powitali Jezusa. Co robi pasterz? Troszczy się o owce. Poi, pasie i chroni, by się im nic nie stało. A skąd pasterzy wiedzieli o narodzinach Jezusa? W noc narodzin dzieciątka Jezus pasterze czuwali przy swoich owieczkach. Nagle pojawili się na niebie wysłannicy Boga, zwani aniołami, i oznajmili pasterzom radosną nowinę, że Syn Boga, Jezus, narodził się w stajence w Betlejem. Pasterze od razu tam pobiegli i znaleźli Maryję, Józefa i dziecię leżące w żłobie. Pasterzy zbudził w nocny czas, nad głowami światło blask. Aniołów chór, co w trąby dmie, gdyż Boży Syn narodził się. W Betlejem Pan narodził się. Zobaczcie, gdzie śpi mały król, wraz z owieczkami tam, gdzie wół. Bo nie miał gdzie iść, gdy noc przyszła zła, więc dziś łóżeczko z siana ma. Więc dziś łóżeczko z siana ma. Iść do stajenki pora nam, to dla nas wielki Boga dar. Bo pora już przy Panu być i Boże Narodzenie czcić. A co oznacza trzecia purpurowa świeca, Franciszku? Ta świeca przypomina o trzech królach i darach, jakie złożyli Jezuskowi. Ojej, to nawet królowie byli na urodzinach Jezusa? Tak, Leopoldzie.
przyjechali na wielbłądach z bardzo, bardzo daleka. Prowadziła ich gwiazda świecąca jasno na niebie. Uradowani królowie śpieszyli za nią do stajenki w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. A po drodze śpiewali taką piosenkę. Nieś wielbłądzie, nieś mnie w noc, tam gdzie gwiazdy jasnej moc. Prosto do Betlejem bram, bo Jezus mały jest gdzieś tam. Patrz wielbłądzie, bacznie patrz, czy przed sobą gwiazdę masz. By nas wielki przyjął Pan, każdy piękny ma dziś dar. Nieś wielbłądzie prędko nas, bo dzieciątko znaleźć czas. Nieś wielbłądzie, nieś mnie nieś, bo za rzeką Pan jest gdzieś. Bo niedaleko Pan nasz jest. Jakie prezenty dali trzej królowie Jezusowi? Och, błyszczące złoto i pięknie pachnące kadzidło i mirę. Ojej! A ta świeca, która jest koloru różowego? Różowy kolor zawsze mnie rozwesela, Teofilu. A Boże Narodzenie to czas wielkiej radości i szczęścia, a więc różowa świeca przypomina nam, jacy szczęśliwi byli wszyscy tamtej nocy dawno, dawno temu. Narodziny Jezusa przyniosły całemu światu wielką radość. Na ziemi próg szedł dzisiaj Bóg. Witaj nam, Boże nasz, a witaj nam, o Boże nasz. Franciszku, a co stawia się po środku? Dużą, piękną świecę, specjalnie dla Jezusa. Jeśli postawimy na tym miejscu ładną świecę, świecznik będzie jeszcze piękniejszy. No, moi przyjaciele, żegnam was. Muszę pójść do miasteczka. Po co? To niespodzianka, Floretko. To będzie wyjątkowy świąteczny prezent dla wszystkich przyjaciół. Niespodzianka? I prezent! Dla nas? O, Rety! Ale co to będzie? Och, powiedz nam, Franciszku. Tak, prosimy. To ma być niespodzianka. Nie mogę wam powiedzieć, ale przyjdźcie tu wieczorem. Będziemy świętować narodziny Jezusa i dziękować Bogu, że zesłał go, by żył wśród nas. Przyjdziemy! Co robić? Franciszek przygotowuje dla nas wielką niespodziankę, a my mamy tylko owoce, orzechy, miód i pszczeli wosk. Nic wyjątkowego. Nasze prezenty nie są wyjątkowe. Może coś wymyślimy, zastanówmy się. O, och, mam parę rodzynków. Dołożymy je do miodu i orzechów. A piekarz z miasteczka mógłby nam upiec tort urodzinowy na wieczór Bożego Narodzenia. Torty na pewno ucieszy Franciszka. I nas poczęstuje. Mniam, mniam. Posłuchajcie, możemy zanieść do miasteczka wosk pszczeli i zamówić śliczną świecę dla Jezusa, która pasowałaby na środek świecznika. Franciszek bardzo się z tego ucieszy. Mam pomysł na jeszcze jeden prezent dla Franciszka. Jego ubranie jest takie stare i zniszczone. Podarujmy mu nowy habit. Ale nie mamy pieniędzy, żeby kupić habit. Możecie zrobić przędzę z owczej wełny. Z
czego? Sierść owiec to wełna. Ostrzyżecie mnie i Antosia i utkacie materiał na habit z naszej sierści. Ale jeśli zestrzyżemy z was wełnę, to będzie wam zimno. Zostawicie trochę, żebyśmy nie marzli. Na pewno nic nam nie będzie. Mamy gęstą sierść. Masz rację, Antosiu. Pośpieszmy się. Mamy tyle roboty, a prezenty dla Franciszka muszą być gotowe już na wieczór. Ja z wielką przyjemnością ostrzygę Gabriele i Antosia. Proszę. Już gotowe. Ojej, spójrzcie, ile mamy wełny. O! Chodźmy, przyjaciele. Najwyższy czas wybrać się do miasteczka po prezenty dla Franciszka. Dzięki ci, Boże, za wszystko, czym nas obdarzasz. A i jeszcze czuwaj nad siostrą pszczołą i jej przyjaciółmi i pomóż im spełnić wszystkie zamierzenia. Widzicie, to jest miasto Asysz. Najpierw poszukajmy krawca. A kto to jest? To ktoś, kto szyje ubrania. Damy mu wełnę, żeby zrobił z niej habit dla Franciszka. Zdaje się, że pracownia krawcowa jest tuż za rogiem. Polikarpie, dlaczego tak nagle się zatrzymałeś? On zawsze jest taki gwałtowny. Cofnijcie się ostrożnie. Franciszek idzie drugą stroną ulicy. Biegnijmy się przywitać. Mamo! Stój, Antosiu. Jeśli nas zobaczy, nie będzie świątecznej niespodzianki. Dziękuję za deski i za to, że pożyczyłeś mi osła i wóz, bracie Cieślo. Och, nie ma za co, Franciszku. Ale po co ci te deski? A, to niespodzianka na Boże Narodzenie. Przyjdź wieczorem do kościoła, to się dowiesz. Przyjdę! Franciszek tu idzie, chowajmy się szybko! Co za dzień, co za dzień, dobry Boże, słuchać chciej. Jaki piękny ten dzień dałeś nam. Co tutaj tak trzeszczy? Mało brakowało, a zobaczyłby nas. O, ciekawe, co za niespodziankę zrobi z tych desek. Synku, też mamy przygotować niespodziankę. O, tam po drugiej stronie placu widzę pracownię krawcowej. Chodźmy. O, dzień dobry. W czym mogę pomóc? Proszę pani, przynieśliśmy trochę wełny. Może pani zrobić z niej habi? O, oczywiście, że mogę. Patrzcie, najpierw przędę wełnę. Potem tkam materiał. Miło byłoby popatrzeć, ale musimy już iść. Bardzo pani dziękujemy. Wrócimy to... Do zobaczenia. Świece robią na końcu tej ulicy. Pośpieszmy się. Witajcie. Czym mogę wam dzisiaj służyć? Chcemy zamówić specjalną świecę na Boże Narodzenie, proszę pani. Świętujemy dziś narodzenie Jezusa i z tej okazji chcemy podarować Franciszkowi dużą, piękną świecę. Przynieśliśmy wosk na świecę. Jest w nosidłach. To bardzo dobry wosk. Och, dziękuję. Robiłam ten wosk zupełnie sama. No oczywiście z pomocą swoich sióstr pszczół. Dobrze, możecie przyjść przed wieczorem. Będzie tu na was czekała duża i piękna świeca. To Franciszek, patrzcie. Wychodzi ze stajni i niesie siano. Ciekawe, po co mu siano? Zapraszam do kościoła na uroczystość Bożego Narodzenia. Przygotowuję niespodziankę. Dla ciebie też. Przyjdę na pewno, te święta są wyjątkowe.
Do zobaczenia wieczorem. Tak, do widzenia. Szybko, biegnijmy teraz do piekarni, żeby się z nim nie spotkać. No. O, witajcie, moi mili przyjaciele. W czym mogę wam pomóc? Poproszę bułeczkę. Leopoldzie, nie przyszliśmy tu, żeby jeść. Przynieśliśmy owoce, orzechy i miód, żebyś upiekł urodzinowe ciasto dla Jezusa na wieczór. Mniam! Zgodziłbyś się upiec dla nas ciasto? Och, z wielką chęcią bym wam pomógł, ale teraz nie mogę. Idę zanieść zamówiony chleb i bułeczki. Ojej, co tu robić? Musimy mieć ciasto na wieczór. Co? Musicie je mieć, naprawdę? Już wiem! Wy zostaniecie tu i upieczecie ciasto, a ja rozniosę chleb. Możemy? Oczywiście! Ciasto na pewno się uda! Dobrze, moi drodzy, a teraz czas wziąć się do roboty. Pieczony dla Jezusa tort, bo urodziny Jezus ma. Był mąki, wór, zostało pół i już bałwany mamy dwa. Jezusa tort, a cukier słodki daje smak. Ta miska ładna chyba spadnie, zaraz zrobię bak. Ojej! Proszę cukier, mamo. Urodzinowy będzie tort, bakali damy pierwszy sort. Zakręcę jabłkiem, a floret przez kurki je obierze w led. Czas dla Jezusa torcik jedz. Pieczenie to przemiła rzecz. Już wisienka jest, a ja przy spokój lecę gdzieś. Świetny chwyt, Leopoldzie. Urodzinowy tort to raj, więc rozbić trzeba trochę jaj. Uwielbiam ciasto mieszać sam. Już z białka płaszczyk piękny mam. Urodzinowy, pieszmy to pieczenie, to wspaniały sport. A część zjem ja. Leopoldzie! Och, ciasto wygląda smakowicie. Udało się? Znakomite. Tak, ciasto wygląda pięknie, ale w piekarni jest okropny bałagan. Tak, jest tu trochę nieporządku. Ojej! Coś ci się stało? Brat piekarz już wraca. Szybko! Czuję zapach wspaniałego ciasta. O! Jak to ładnie, jak wysprzątane. Jest czyściej niż przedtem. I ciasto dla Jezusa pięknie wyrosło. Jest bardzo udane. O, dzień dobry, Franciszku. Dzień dobry, bracie piekarzu. Dokąd się wybierasz z tymi deskami i z sianem? To jest niespodzianka. Przyjdź do kościoła na uroczystość Bożego Narodzenia. To się dowiesz. Świąteczna niespodzianka. Chętnie przyjdę. Do zobaczenia. Musimy już iść, bracie piekarzu. Dzięki, że pozwoliłeś nam upiec ciasto. Żegnajcie, przyjaciele, i Bóg z wami. Do zobaczenia. Pa, bracie piekarzu. Och, pracowita siostro, czy zrobiłaś świecę z naszego wosku? O, to piękna świeca. Bardzo piękna świeca. Cudownie oświetli kościół. Do zobaczenia. Nasz wosk jeszcze nigdy nie wyglądał aż tak ładnie. Dziękujemy. Do widzenia. O, witajcie, przyjaciele. Wróciliście? Patrzcie, habit już prawie skończony. O nie, to nie jest wasz habit. Na razie uprzędłam waszą wełnę i ufarbowałam na brązowo, ale nie zdążę utkać ubrania. Nie zdążysz? Nie, muszę dokończyć pracę, którą wcześniej zaczęłam. Potem utkam wasz habit. Będzie gotowy za kilka dni. Ale to miał być prezent na święta. Przykro mi. Och, trudno, nie udało się. W takim razie zabieramy przędzę.
Szkoda, że Franciszek nie będzie miał nowego ubrania. Tak, ale przecież mamy ciasto i świąteczną świecę dla Franciszka. O, zaraz, chwileczkę. Wiem, kto zrobi habit dla Franciszka już dzisiaj. Yes? Tak, patrzcie. Uwaga, siostro, weźmiesz trochę przędzy i lecisz tamtędy, a ty, siostro, tędy. Tylko szybko. Już robię. A wy lecicie do środka z powrotem i zakręcacie. Tak jest. Reszta ma robić to, co ja. Zrozumiałyście? Zaczynamy. Wow! Oj! Ujej, prędko! Piękny! Ładny! Zrobiły habit dla Franciszka. A trzej królowie również przynieśli trzy piękne prezenty dla dzieciątka Jezus. W święta jest prezentów dość, każdy z nas dostaje coś. Lecz starą prawdę warto znać, że lepiej coś dać niż tylko brać. Że lepiej jest dać niż tylko brać? Kiedy prezent daję ci, tak serce mocno bije mi. Ode mnie kwiatek proszę weź, to skromny mój dar na twoją cześć. A ja ci dziś swój śmiech dam też. Prezenty są i tu, i tam. Przekonasz się, coś dla ciebie mam. Ten świąteczny dzień wciąż mógłby trwać. Bo lepiej coś dać niż tylko brać. Bo lepiej coś dać, bo lepiej coś dać. Coś dawać, coś dawać, coś dawać, coś dać niż brać. Masz rację, mamo. Tak się cieszę, że mamy prezenty dla Franciszka. Ciekawe, czy zobaczymy gwiazdę betlejemską na niebie. Na pewno. Dlaczego się tu zatrzymałeś? Czekaj. Słyszysz? To chyba dziecko płacze. Zobaczmy, co się tam złego dzieje. Dlaczego pana córeczka płacze? Jest bardzo głodna. Nie mamy co jeść. Ani pieniędzy, żeby jej coś kupić. Może damy im nasze świąteczne ciasto? Dołożyłem do niego wszystkie swoje owoce. I dużo czasu zajęło nam jego pieczenie. Tak pięknie wyrosło. Poza tym Franciszek urządza dziś wieczorem przyjęcie z okazji narodzin Jezusa. Ciasto bardzo się przyda. Bóg dba o to, byśmy nie byli głodni. Franciszek także. A ci biedacy potrzebują naszej pomocy. Jak myślicie, co zrobiłby Franciszek, gdyby tu był? Dałby ciasto tym biedakom, bo im jest bardziej potrzebne. No to zaniosę im, niech zjedzą. Tak. Proszę, to ciasto jest dla was, częstujcie się. O, dziękuję bardzo za taki przysmak. Nareszcie nasza rodzina naje się dosyta. Smacznego i wesołych świąt. My też życzymy wam wesołych świąt. Szkoda, że Franciszek nie zobaczy ciasta, które upiekliśmy na Boże Narodzenie. Na szczęście mamy jeszcze dla niego habit i świecę. Ojej, ale pan się trzęsie. Kiedy słońce zajdzie, jest bardzo zimno. Radzę panu założyć ciepłe ubranie. Niestety, mam tylko to. Pracownia krawcowej jest na tej ulicy. Na pewno sprzeda panu ubranie. Ale ja nie mam pieniędzy. Trzeba dać mu habit Franciszka. Nie widzę innej rady. Jest bardzo zimno. Ja i mama daliśmy wełnę na habit dla Franciszka, nie dla niego. A ja i siostry ciężko pracowałyśmy, żeby go utkać. Chyba nie mamy racji. Chyba nie. Proszę pana, proszę przyjąć ten habit, będzie panu cieplej. Jakie to piękne okrycie. Dziękuję za taki wspaniały dar. Zaraz wszystkim pokażę moje nowe ubranie. Do zobaczenia, przyjaciele. Bóg z tobą. Patrzcie, co dostałem. Ciepły habit. Mam nowe, ciepłe ubranie. Och, jak on się cieszy. Ten pan dziś już nie zmarznie, a my ciągle jeszcze mamy niespodziankę dla Franciszka.
co się pani stało? Nie, potknęłam się o stół i potłukłam naczynia. Jest tu ciemno. Trzeba zapalić świecę. Nie mam ani jednej. Och, co ja teraz pocznę? Tak ciężko jest zrobić cokolwiek bez światła. Może powinniśmy dać tej pani naszą świecę? Ale moje siostry pszczoły dały cały wosk z ula na zrobienie świątecznej świecy. I jeżeli oddamy tę świecę, to nie będzie już żadnego prezentu dla Franciszka. A czego uczył nas Franciszek? Że trzeba dzielić się tym, co mamy, z tymi, którzy nie mają tyle, co my. Powinniśmy więc podarować naszą świąteczną świecę staruszce. Oczywiście. Dobra kobieto, bardzo prosimy, przyjmij od nas tę świecę. Niech oświetla twój dom wieczorami. A duża świeca dla mnie? O! Jaka piękna. Dzięki za wspaniały podarek. Musimy już iść, życzymy wesołych świąt. Ja też wam życzę wesołych świąt. Bóg z wami. Nasi mali przyjaciele podzielili się prezentami dla Franciszka z potrzebującymi. Ha, są bardzo smutni. Chciałabym im jakoś pomóc. Tak! O, myślałem, że te święta będą bardzo wesołe, a jest mi smutno. Mnie też. Oddaliśmy nasze prezenty dla Franciszka i... Nigdzie na niebie nie widzę jasnej gwiazdy betlejemskiej. Gdy w Betlejem była noc, Pan Jezus ujrzał świat. I chociaż gwiazd świeciła moc, ta jedna dała znak. Zbawiła ziemię blaskiem swym, najjaśniejsza z gwiazd. Bo zszedł na ziemię Boży Syn, by zbawić wszystkich nas. Gwiazdo gwiazd, ach prowadź nas, aż na świata kres. Do stajenki chodźmy wraz, gdzie Jezusek nasz jest. Święta noc, lecz gwiazdki brak na nieba czarnym tle. Czy da nam choć maleńki znak, czy gdzieś schowa się? Ciemna noc i droga zła, tak nam trudno iść. Pozwól wszystkim gwiazdkom, do gwiazd już nadszedł czas, daj nam swoją moc. Gdzie, a gdzie podziałaś się wigilijną tę noc? Gwiazd do gwiazd już nadszedł czas, daj nam swoją moc. Gdzie, ach, gdzie? Gdzie, ach, gdzie? Gdzie, ach, gdzie podziałaś się? W tę świąteczną noc. A może tylko schowała się za chmurami? Martw się, na pewno zobaczymy gwiazdę betlejemską. Na pewno? Już widać nasz kościół. Franciszek ucieszy się, kiedy nas zobaczy. Żałuję, że nie mamy dla niego żadnego prezentu. Świat się raduje, bo przyszedł Pan. Na, 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 na. O, jesteście! Nie zauważyłem was. Wiedziałem, że wy pierwsi przyjdziecie do kościoła w to Boże Narodzenie. Ale czemu jesteście tacy smutni?
Boże Narodzenie to najweselsze dni, którymi obdarza nas Bóg. Radujcie się ze mną. Franciszku, wiemy, że przygotowałeś dla nas niespodziankę, więc my też chcieliśmy ci coś podarować. O! Mieliśmy 3 świąteczne prezenty przygotowane dla ciebie. 3 prezenty? Dla mnie? Ale my ich już nie mamy. Czy zgubiliście? Nie. Potłukły się? Nie. Bracie Franciszku, coś dziwnego wydarzyło się dziś wieczorem. Byliśmy bardzo głodni, a miłosierni bracia i siostry dali nam pyszne ciasto do jedzenia. Przyszliśmy podziękować Bogu za te dary. O, jakie to cudowne. Bracie Franciszku, przyszedłem świętować narodziny Jezusa i podziękować Bogu za prezent, jaki dzisiaj dostałem. Prezent? Tak, moje ubranie było stare, znoszone i było mi w nim zimno. Lecz mili bracia i siostry przyszli i dali mi ten piękny, ciepły habit, którym już nie marznę. O, to rzeczywiście piękny habit. Razem z tobą będziemy dziękować Bogu. Franciszku! Co dobrego, siostro? W moim domu było ciemno, nie miałam pieniędzy, ale bracia i siostry dali mi tę świąteczną świecę, a jej światło pomogło mi znaleźć drogę do kościoła. Chcę podziękować Bogu. Wszyscy razem będziemy dziękować Bogu i świętować narodziny Jezusa. W naszym świeczniku brakuje jednej świecy po środku. Ta będzie tu pasowała. O, wspaniale! To wy rozdaliście prezenty przygotowane dla mnie ludziom, którzy ich potrzebowali. Zatem daliście mi najwspanialszy prezent, jaki mogłem dostać od was. Naprawdę? A jaki? Były to dary miłości, które wy rozdaliście potrzebującym. Tak zrobił Bóg, kiedy zesłał swego Syna, żeby narodził się w stajence tej cudownej nocy. Moi przyjaciele, kocham was za to bardzo mocno. I Bóg też was kocha. Franciszku! Ta duża świeca wygląda pięknie w świeczniku, ale nie mamy urodzinowego ciasta dla Jezusa. I będziesz musiał niestety nosić ten stary, podarty habit. O, a może ten będzie pasował na ciebie, Franciszku? A czy tego tortu wystarczy, by uczcić urodziny Jezusa? Częstujcie się! Pycha! Sprawdzę, czy jest dość słodki. Patrz, Franciszku, chyba ktoś tu niesie świecę. To ludzie z miasteczka. Widzicie? Aż jasno od świec. Dobrze, że przyszliście. Dziś jest Boże Narodzenie. Świętujemy przyjście na świat Jezusa, Syna Bożego. Mam dla was specjalną niespodziankę, przyjaciele. Proszę za mną. Franciszek zbudował stajenkę taką, w jakiej urodził się Jezus. Jest nawet żłobek z siankiem, tak jak to było w Betlejem. Ta noc była naprawdę wyjątkowa. Było bardzo, bardzo cicho, tak jak dzisiaj. To była cicha noc. Cicha noc, święta noc. Wszem, a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem. Zobaczcie, to gwiazda betlejemska.
świeci nad naszą małą stajenką, tak jak świeciła w tę noc, kiedy narodził się Jezus. Śpiewajmy dzisiaj Panu pieśń, Jezusa chwalmy moc. Niech Bóg usłyszy w niebie też i święci się ta noc. Trzej królowie wielcy tak zbłądziliby wśród mgły, lecz gwiazda im wskazała szlak, gdzie Pan wstający śpi. Gwiazdo, gwiazdko, gwiazdo, gwiazd, świecisz jasno tak. W niebie usłyszałaś nas i dziś dajesz nam znak. Gwiazdo, gwiazd, już nadszedł czas, byś zjawiła się. Dzisiaj twój przyjazny blask grzeje świat i mnie cały świat, cały świat i mnie. Witaj, gwiazdo betlejemska. Wszystkiego najlepszego, Jezusie.